Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na prezentację komiksowych nowości od wydawnictwa Kultura Gniewu. Przyszła do mnie paczka. Tutaj właśnie mam pozycje, które chciałem Wam zaprezentować i nie przedłużając, może zacznijmy. Na początek, to już chyba będzie ostatni, piąty tom tworzący tą piękną panoramę tytuł, czyli mówimy Jesz Jerzy, dzieła zebrane i powiem Wam szczerze, że w sumie trochę nawet szkoda. Ja zawsze to wspominałem, że jeżeli chodzi o Jerza Jerzego, to jeszcze pamiętam go ze Ślizgu. A teraz można sobie przeczytać właśnie w taki oto sposób. 79,90 cena okładkowa i tutaj chyba jak rozłożymy, tak zdecydowanie, tworzy to już taką ogromną, wielką grafikę z różnymi postaciami z tego świata. Komiks oczywiście grubasek. W sumie patrząc na to z tej perspektywy, jest to format taki, nazwijmy to, zeszytowy. No i sam komiks posiada ogromną ilość treści, jak możemy zobaczyć. Zdecydowanie jest to komiks 18+, z takich ciekawostek. Zaczęły też wychodzić nowe historie Jerza Jerzego i są to historie w formie właśnie takich cienkich zeszytów na razie, ale już pierwszy, przyznam szczerze, absolutnie pozamiatał, jeżeli chodzi o fabułę. No, to co się tam dzieje, to powiem szczerze, jest grubo. Ale w sumie fajnie. A tutaj, tak jak widzimy, Jerz Jerzy, jaki będzie na zakończenie tego cyklu, przeczytam, dam Wam znać. Spora zawartość, jeżeli chodzi o dodatki i tutaj to się od razu rzuca w oczy. Sami możecie sobie zobaczyć, ile tego w sumie tutaj jest. Więc no fajnie, fajnie. Na pewno będzie czytane. Więc Jerz Jerzy jest pierwszym takim tytułem, który chciałem Wam pokazać. Kolejną pozycją jest kontynuacja, drugi tom serii Kalinka, Gniew Lisa tym razem. Jest to miękka oprawa, jak widzimy, ze skrzydełkiem. Tutaj rozkładając, nie, dalej nie, ale tu rozkładając na pewno tworzy to jedną wielką grafikę. A jak jest w przypadku drugiego, że tak powiem, znaczy drugiej strony, no też w sumie, jakby nie patrzeć, jest kontynuacja tego lasu i pięknych krajobrazów gdzieś tam w tle, jeżeli mówimy o górach. Mówimy o górach, tak najprościej mówiąc. 44,90 cena okładkowa. Przyznam szczerze, że no, jest to komiks dla dzieciaków, aczkolwiek po przeczytaniu tego pierwszego tomu, nawet no, co mi się, przyznam szczerze, podobało. Historia przyjemna do poznania jak najbardziej, więc myślę, że warto się zainteresować. Na pewno dla dzieciaka jak najbardziej jest to tytuł na plus. Bez dwóch zdań śmiało mogę polecić każdemu. Liczę, że ten będzie trzymał poziom, ale to też mówię, po przeczytaniu będę chciał Wam dać znać, jak Wy się do tego będziecie, prawda, ustosunkowywać. Czy będziecie podtrzymywać też to, co ja powiem, czy po prostu będziecie mieć inne zdanie po przeczytaniu. No i teraz tytuły, które w sumie są nowościami, które nie pojawiały się jeszcze na naszym rynku. Nowościami w sensie, jeśli chodzi o... nie są no, kontynuacją, nazwijmy to, tego, co przed chwilą tutaj mogliście zobaczyć. Pierwszy taki komiks jest to Ostateczna przygoda Czopka Piotrka. Jedynka. Marek Lachowicz jest autorem. Przyznam szczerze, no jestem zaskoczony tym komiksem. Może być ciekawie, więc zobaczymy, jak to z tym będzie. 29,90 cena okładkowa. Niedużo, fajnie, ładnie wydane, dobry papier. I no właśnie, to jest komiks bardzo, bardzo taki inny, prawda? Bardzo taki nietypowy, tak jak mówię, więc... No, zobaczymy, jak to będzie z tym czopkiem, ale jestem no, jestem zaciekawiony tym tytułem, powiem szczerze. No mówię, może być fajnie, więc dam Wam znać. Po przeczytaniu następną pozycją jest to pozycja
Czy wszystko smakuje? No właśnie, czy wszystko smakuje? Na pewno wierzę, znaczy na pewno. Na pewno tak, no nie może nie smakować przecież. Widać, jak się tutaj zajadają nasi klienci i pani kelnerka, która przychodzi z pięknym uśmiechem na twarzy. Ciekaw jestem też, czego w sumie ten komiks dotyczy, bo ja staram się z reguły jakoś niespecjalnie czytać. Znaczy, czego dotyczy? Sam tytuł nam w sumie to na swój sposób wyjaśnia, ale jednak zobaczmy tutaj, co jest napisane. Co zajmuje pierwsze miejsce na liście najgorszych rzeczy, jakie robią goście restauracji? Jak najszybciej nauczyć się na pamięć wielostronicowego menu albo zrobić 7 mojito? Co grozi pomylenie składu dania dnia. Jakie koszmary śnią się kelnerkom? A no właśnie. Ciekawe, powiem szczerze. Więc no zobaczymy, kurczę. Nie spodziewałem się. Tu też widzę, jest miękka oprawa, ale tu dalej nie ma kontynuacji, jeżeli mówimy o rysunek, tylko właśnie tak to się nam prezentuje. I tutaj jest podobnie. A tu mamy artystkę. Artystkę, którą warto wspomnieć. No jest to osoba mniej chyba znana na naszym rynku, przynajmniej do tej pory, i będzie to gość między innymi festiwalu w Łodzi, który już na dniach, prawda, więc no zobaczymy. Sam rysunek, przyznam szczerze, jest przyjemny, ładny dla oka, a jak będzie z historią, to się okaże, zobaczymy. Zobaczymy, co w ogóle nam zaprezentuje fabularnie ta pozycja. Tak czy inaczej, jestem ciekaw, naprawdę. Jestem ciekaw i nie ukrywam, że będę chciał go w miarę sprawnie przeczytać. No i na koniec pętla linii 168. Też bardzo ciekawa okładka. Taka właśnie pętla, jak zobaczymy sobie. 69,90. Tutaj rozkładając, tworzy to właśnie taki jeden obrazek. Miękka też oprawa. Ze skrzydełkami tutaj no nie ma dalej kontynuacji tego rysunku. Tutaj, tu w sumie, no tak, tutaj można powiedzieć, że tak kontynuuje dalej tą całą pętlę. Ciekawe, w ogóle zobaczmy jeszcze, co jest napisane. Zmieniła losy trójki przyjaciół ze szkoły średniej, a przygotowane do mówią. No właśnie, widzicie sami. Zwykły trolejbus. No kurczę. W ogóle nie kojarzę artysty, ale przyznam szczerze, że kreska wygląda bardzo ładnie. Fajnie też. Też mi się podoba i komiks taki wydaje się być tajemniczy. Autobusy. Może to być troszeczkę mroczne, przyznam szczerze, pod osłoną takich, wydawać by się mogło, niepozornych rysunków, więc no, nie ukrywam, że też jestem mocno zaciekawiony tym tytułem. Więc na bogato, powiem szczerze, jeśli chodzi o pozycję od wydawnictwa Kultura Gniewu. Kolejny miesiąc też będzie bardzo dobry z tego, co już widziałem z zapowiedzi, ale i następny. Więc jak najbardziej tutaj zachęcam Was do tego, abyście wyczekiwali materiałów. Też przy okazji skomentujcie ten. Dajcie znać, czy wy planujecie któreś z tych komiksów przeczytać. Oczywiście oprócz komentarza polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć ewentualnie, nawiązać współpracę. A także nie zapominajcie o tym, aby zasubskrybować kanał i zaznaczyć sobie dzwonek. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.